rok 2017 w ataku poznajanki, a konkretnie z numerem 6 Laura Czudzińska. Pewna obrona Klaudii Ciupy, odpowiedź z drugiej strony Kolarz, kapitan drużyny Magdalena Knesak. Sprytnie ubiegła ją Alicja Zając. Ale świetnie w defensywie też Wiktoria Nowak popracowała teraz. Magdalena Knesak! Ależ uderzenie pod poprzeczkę! Jak to mówią, załadowała pod ladę. W trzeciej minucie spotkania Magdalena Knesak, otwierając wynik. Pietrzyk. I Wiktoria Pietrzyk! Od słupka piłka odbija się, opuszcza boisko. Sutowska. Blok Knesak. Oj! Groźnie było pod bielską bramką. Magdalena Skolarz. Podanie do Moskały. Ale doskonała interwencja w bramce Dominiki Dewickiej. Tak, bardzo dobrze przeczytała to podanie Kasi Moskały, Dominika Dewicka. Bo sama w sobie akcja Bielszczanek była rozegrana bardzo dobrze. A tu w indywidualnej akcji Sandra Lichtenstein. Out dla poznanianek. Przy piłce kapitan drużyny Alicja Zając. Potężne uderzenie. Piłka znajduje drogę do bramki. Tak, świetne uderzenie Laury Czudzińskiej. Na finał jednak piłka ląduje w rękach Dominiki Dewickiej. A tu świetna akcja Lichtenstein. I wyborna okazja. Uderzenie, mając sporo przestrzeni i miejsca ku temu, Sandra Lichtenstein. Tymczasem po drugiej stronie Wiktoria Pietrzyk. Cios za cios. Kontry przez rekordzistki. Tak, musiała trochę Klaudia Nowacka zwolnić. Przewaga liczebna zawodniczej AZS-u i kończy się utratą gola po strzale Patrycji Sutkowskiej. W 17 minucie meczu poznanianki obejmują prowadzenie 2-1. Ponownie widzieliśmy, że Dominika Dewicka, co będzie miała piłkę w rękach, to będzie się próbowała. Jeszcze doczekaliśmy konkretnego, soczystego uderzenia. Zając 1-1 z Moskałą. Zblokowane to uderzenie kapitana AZS-u i rusza z kontratakiem Magdalena Knesak. Ale już zwolnienie tempa gry, zagranie do boku. Jeszcze Katarzyna Moskała. Meczu półfinałowego numer 2 tegorocznych mistrzostw Polski w futsalu kobiet. Indywidualnie jeszcze Magdalena Skolarz. A zatem pierwsza część spotkania kończy się jednobramkową przewagą zespołu poznańskiego AZS-u. Od lat 4 z rzędu zdobywanym przez futsalowców rekordu, którzy w sumie mają w dorobku 5 tytułów mistrzowskich. Fantastyczna okazja Wiktorii Nowak. Niestety o centymetry piłka mija słupek bramki. Problemy Bielszczanek ze sforsowaniem tak wysoko ustawionej linii defensywnej AZS-u, ale świetne podanie Anny Huras w kierunku Katarzyny Włodarczyk. Akademiczek z Poznania podaniem do Kasi Włodarczyk. No szkoda, że nie zakończył się do bramką. Do Nowackiej. Poznanianki reklamują u arbitrów nieprzepisowy wyblok Katarzyny Moskały. Knesak, zejście do środka, na lewą nogę, szukała próby strzeleckiej. Tymczasem Magdalena Skolarz. Strata Bielszczanek, do dobrej sytuacji dochodzi Paula Frączak, poprawka. Świetnie teraz. Sawickiej, doskonale w bielskiej bramce Klaudia Ciupa. I znów wysoko podchodzą do rekordzistek zawodniczki z Poznania. I znów strata i szansa. Katarzyna Włodarczyk do Magdaleny Skolarz. Uderzenie z miejsca. I piłkę przenosi nad poprzeczką Dominika Dewicka. Przesuwa na przepisową odległość bielskiej defensorki arbiter zawodów Tomasz Frąga. Tymczasem niefartownie. Chyba Magdalena Knesak kieruje piłkę do własnej bramki. Błędy znów, pomyłki u Bielszczanek, tym razem niedokładnie Katarzyna Włodarczyk. Z olimpijskim spokojem w defensywie Maja Kuleczka. I ruszyła z szarżą Paula Frączak, zamyka tę sytuację. Jedna zawodniczka z Poznania. Świetne przejście Wiktorii Nowak. Tylko czy zamiast kontynuacji tej indywidualnej akcji nie należało poszukać podaniem koleżanki, bo oto z kontrą wychodzą poznanianki. Z numerem 21
na wagę remisu gola zdobyła Magdalena Knysak. No ale mówimy o... Ale że błąd Dominiki Dewickiej! Było możliwości oddania celnego, precyzyjnego strzału. I to już ostatni strzał Anny Huras, piłka w dłoniach Dominiki Dewickiej.